Ines Pomorska-Jarząb, gościem dzisiejszej rozmowy w ramach cyklu Biuro Karier bliżej biznesu jest dr Irena Kamińska-Radomska, ceniona ekspertka z zakresu etykiety, protokołu dyplomatycznego i dress code'u. Była również mentorką projektu Lady. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak dostała się Pani do projektu Lady? Jak się dostałam? Zadzwoniła do mnie Pani profesor Małgorzata Marcjanik, która również zajmuje się grzecznością, ale grzecznością językową w Polsce. I zapytała mnie, czy zechciałabym wziąć udział w takim programie jako mentorka właśnie, która będzie uczyła różne kobiety w grzeczności, szeroko rozumianej grzeczności. Ja mówię, oczywiście, będzie mi bardzo miło, dziękuję za tę propozycję. No i tak sobie pomyślałam, że jak już pani profesor Marcjanik, którą bardzo sobie cenię, zaproponowała moje nazwisko, no to jestem, prawda, już w tym programie, w tym projekcie. A tu się okazuje, że zostałam zaproszona na casting i trzeba było walczyć z tym, że nie przejmowałam się tym, po prostu rozmawiałam. Casting przecież to jest rozmowa. To jest rozmowa i osoby, które organizują ten casting, chcą po prostu kogoś wyłonić. No to cóż, no to będę mówiła o sobie. Będę mówiła tak, jak prowadzę zajęcia. Także wyszło, okazuje się, całkiem dobrze, skoro zostałam zaproszona już przez producenta do tego projektu. I bardzo lubię. Ma Pani jakieś sprawdzone sposoby, jak radzić sobie przed kamerą? Oczywiście, że nie. Mówię żarty na bok, natomiast faktycznie przede wszystkim stosuję takie myślenie, którego nauczyłam się chyba jeszcze w Waszyngtonie. Albo już z książki tej osoby, autorki, która uczyła mnie wystąpień publicznych. I ona powiedziała, że czasami zadaje pytanie swoim uczestnikom szkoleń właśnie z wystąpień publicznych, co sobie myślą przed wystąpieniem. No i są takie osoby, które: ojejka, żebym wszystko pamiętała, żebym się nie pomyliła, a co będzie, jeżeli będę miała nagle, wyjdę na scenę i dziura w głowie, dziura w pamięci. I wszystko ja. Boję się, że ja zapomnę, boję się, że ja nie będę, boję się, że ja nie odpowiem na jakieś pytanie. Wszystko ja, skupienie się na sobie. Przecież mówię na szkoleniach o tym, że nie najważniejszy jest mówca, nie najważniejszy jest prezenter, ale ta osoba, która odbiera te treści. Czyli nie muszę się skupiać przecież na sobie, oczywiście ze swojej strony. Mam za zadanie zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby jak najlepiej, jak najefektywniej, efektownie też, bo wtedy nie ma efektywności, przekazać te treści, które mam do przekazania. I w tym momencie to nie mam tego ciężaru na sobie, tylko sobie myślę, z jakimi pytaniami też przyjechały te osoby, prawda, na nasze szkolenie czy na to wystąpienie. Czego chciałabym się dowiedzieć? Jakie mają problemy? I w tym momencie cały ciężar emocjonalny jest po drugiej stronie. I ja czuję się, że coś przekazuję tylko. No to co ja się mam przejmować? Wiadomo, że popełnię jakieś błędy, bo ideałów na świecie nie ma. I zresztą nauczyciele nie byliby potrzebni. Także to jest moja najlepsza chyba rada dla uczestników szkoleń, dla studentów. Wiem, że pracuje Pani nad nową publikacją. Jakiej tematyki możemy się teraz spodziewać? Ja już tak naprawdę skończyłam swoją pracę nad tą książką, bo chodzi o książkę. Na razie nie ma jeszcze tytułu, bo zwykle pod jakimś roboczym tytułem występuje i to jest wychowanie w pandemii chyba, czy coś takiego, tak sobie roboczo to nazwałam, bo zaczęłam pisać w pandemii, ale dotyczy właśnie wychowania
młodego pokolenia, ale uwaga, uwaga, nie tylko młodych ludzi. Chodzi tutaj oczywiście o młodzież, o studentów, o dzieci, o te przyszłe pokolenia, które zasilą nasze społeczeństwo. Chodzi przecież o to, żeby nasze społeczeństwo było najcudowniejsze na całym świecie. Ja jestem patriotką, kocham Polskę i chcę, żeby Polacy byli wzorem dla całego świata. Oczywiście kultury narodowe różnią się i to jest niemożliwe, ale w sercu mam naszą młodzież i w tej książce są po prostu wskazówki, którymi się dzielę, jak wyegzekwować to czy owo od młodego człowieka, jak kształtować charaktery, charakter młodej kobiety, charakter młodego mężczyzny, charakter chłopca i dziewczynki, bo rodzimy się tacy, jacy się rodzimy, prawda? Nikt nie jest z pełnym kompletem zalet. Mamy swoje wady, z którymi trzeba walczyć, no, mamy zalety, na których warto budować mocny, wspaniały charakter. Także o tym jest ta książka i co ciekawe, w tej książce jest sporo z takich bardzo prywatnych moich doświadczeń, czy to jako mamy, kiedy miałam jeszcze maleńką córkę, czy już jako mamy, kiedy moja córka pracuje razem ze mną, bo to są inne doświadczenia w tym momencie. I proszę Państwa, nie są to tylko pozytywne. I nie mówię tu wcale o swojej córce, tylko biję się w piersi. No, niestety błędów wiele popełniłam. Jak i każdy, powołuje się na wspaniałe wzorce. Także dzielę się swoim doświadczeniem jako nauczyciela, czy to akademickiego, czy jako nauczyciela. Uczyłam swoich wnuków języka angielskiego. Z młodszym nie poradziłam sobie, ale starszym całkiem całkiem. Nawet sięć się nauczył. I córka też. Tak. Przyznam szczerze, że już nie mogę się doczekać nowej książki pani. To będzie książeczka. Tak. Będzie krótka, ale treściwa. I o to chodzi. Tak. Czy ma Pani jakieś dobre rady dla naszych studentów w kierunku mediów i komunikacji w biznesie? O, chętnie się podzielę z Państwem, tak, swoimi radami ze swojego doświadczenia. Przede wszystkim przed kamerą trzeba być sztucznym i kompletnie nie warto się przygotowywać, bo wtedy ta sztuczność wychodzi najbardziej. Żartowałam oczywiście, ale ja nie chcę, żeby to wymazywać, absolutnie, proszę to zostawić. A dokładnie na odwrót. Mocne przygotowanie, ale ja sobie wzięłam kiedyś do serca słowa Marka Twaina, który powiedział, że spontaniczność powinna być świetnie przygotowana. I to jest moja dewiza. Ja się solidnie przygotowuję do najróżniejszych wystąpień, i radzę Państwu też nie polegać na swojej sile, ale ją cały czas budować. Natomiast spontaniczność jest mile widziana i właśnie bycie naturalnym. Nie uczcie się tych wszystkich wieżyczek, jakichś postaw, prawda, min, bo odbiorca to odczyta. Jeżeli odbiorca mediów, w których Państwo będą występować, pomyślą sobie, że no, to nie jest osoba, która jest naturalna, jest zbyt sztuczna, nie ufam jej, to nie będą kupować tego, co chcą Państwo sprzedać. Także bądźcie bardzo naturalni, świetnie przygotowani i nie bójcie się popełniać błędów, bo na błędach możemy się uczyć. Mamy wyciągać wnioski z tego, co już się wydarzyło, żeby w przyszłości było jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i za cenne wskazówki. Ja dziękuję za zaproszenie. Był to dla mnie zaszczyt i wielka przyjemność.